W dzisiejszym poradniku od Just Freestyle weźmiemy się za podstawowe triki w stylu sit down, czyli w pozycji siedzącej. Wytłumaczę Wam, jak nauczyć się kapek na siedząco oraz jak wykonywać podstawowe kółka. No i mam dla Was małą świąteczną niespodziankę, zostańcie do końca, bo czeka na Was konkurs na koszulkę Just Freestyle. Tak więc zaczynamy! Przejdźmy przez styl SD od podstaw do poziomu średnio zaawansowanego. Zaczynamy! Na sam początek opanujmy najważniejszą podstawę, bez której ciężko będzie zrobić jakiekolwiek triki, mianowicie kapki na siedząco. Różnią się one od tych klasycznych między innymi z dwóch powodów. Po pierwsze, co jest oczywiste, różnią się postawą ciała. Tutaj stoimy, a tutaj siedzimy. Po drugie, kapki na siedząco wykonuje się nieco inną częścią buta i z inną techniką, zatem słów kilka o tym, jak kapkować w SD, czyli w sit down. Przede wszystkim postawa. Nie wykonuj kapek w taki sposób. Ciężko będzie Ci utrzymać równowagę i jest to bardzo niewygodna pozycja. O czym trzeba pamiętać? Oprzyj ręce o ziemię, tak by było Ci wygodnie. Złap piłkę między kostki, cały ciężar ciała spoczywa na rękach i na pośladkach. Jeśli dobrze opanujesz kapki, to później bez problemu będą Ci wychodzić takie oto kółka. Ale po kolei, o tym opowiem w dalszej części tego filmiku. Pokażę Wam bardzo dobry sposób na naukę kapek. Złap piłkę między kostki, przyciśnij ją mocno, tak byś czuł, że Ci nie wypadnie, wyrzuć ją do góry i w takiej oto pozycji staraj się odbijać piłkę. Wykonaj jedno odbicie w sposób kontrolowany i z powrotem złap piłkę między kostki. Powtarzaj to, dopóki nie poczujesz całkowitej kontroli przy jednym odbiciu. Próbuj również odbicia na słabszą nogę. Pamiętaj o tym, by używać obu nóg. Nie zapominaj o opieraniu się rękoma o ziemię. Podnosząc nogi i pracując mocno stawami biodrowymi oraz podtrzymując całe ciało mięśniami brzucha, wyrzucaj piłkę po lekkim wymachu. Wymachy wykonuj kolonami równolegle w tym samym tempie. Wśród początkujących mogą pojawić się boleści mięśni brzucha. Mogą Wam te mięśnie nieco szybciej się męczyć, ale to jest dobry znak, bo oprócz freestylu ćwiczycie mięśnie brzucha, więc dwie pieczenie na jednym ogniu. Same pozytywy z tym freestylem, a co? No i wykonuj takie ćwiczenie tak często, dopóki tego nie opanujesz. Jeśli jedno odbicie zarówno na prawą, jak i lewą nogę masz już pod kontrolą, postaraj się opanować dwa podbicia, raz na prawą, raz na lewą nogę, po których ponownie chwycisz piłkę między kostki i kiedy już to opanujesz, idź dalej i podbij piłkę 3 razy, potem 4 i bij swoje rekordy. I tak, moi drodzy, wygląda progres. Pamiętaj, że przy nauce kapek nie wystarczy tylko jedna sesja treningowa. W każdej wolnej chwili bierz piłkę, siadaj w pokoju lub podczas treningu i próbuj wykonywać kapki. Trenuj regularnie, a sam zobaczysz, że żonglerka na siedząco będzie Ci wychodzić coraz lepiej. No tu potrzeba regularności. Po prostu trenuj. Kapkować na siedząco można na dwa sposoby. Pierwszy to poziome ułożenie stopy z luźnie ułożonymi palcami. Jak widzisz na nagraniu, piłkę odbijamy prostym podbiciem. Drugim sposobem jest zgięcie palców u stóp do dołu i również odbijamy piłkę mniej więcej tam, gdzie są sznurówki. Obierz wygodny sposób dla Ciebie, ja osobiście stawiam na ten pierwszy sposób kapkowania, czyli luźna stopa, poziome ułożenie stopy. Takim oto sposobem mam nadzieję, że opanujesz kapki na siedząco. A teraz czas na to, co tygryski lubią najbardziej. Pora na triki. Najważniejszą podstawą jest cross w SD, czyli kółko na siedząco. Wygląda to w taki sposób. Jak widzisz, by zrobić crossa, musisz umieć kapki. Oczywiście możesz uczyć się wykonywać to kółko bez umiejętności kapek, ale zalecam równolegle w tym czasie również uczyć się kapek. Jak zauważysz, cross to po prostu zwykła kapka na prawą nogę przy jednoczesnym okrążeniu za pomocą lewej nogi. Powiem Wam teraz, jak to wytrenować. Znowu zaczniemy od chwytu między kostkami. I ponownie jak przy nauce kapek, wyrzuć piłkę do góry, ale po oderwaniu stóp od piłki podnieś słabszą nogę do góry i w dokładnie tym momencie, kiedy piłka jest między prawą a lewą stopą, odbij piłkę lepszą nogą do góry, a drugą dokończ okrążenie. Potem ponownie złap piłkę między kostki. Przyjrzyj się, jak to wygląda i staraj się to powtarzać
i w kółko trenować. Nie wykonuj tego okrężnego ruchu chaotycznie i postaraj się nie spóźnić z przełożeniem, bo próby będą wyglądać właśnie tak jak wam pokazuję. W momencie dotykania piłki musisz zrobić już około 60% okrążenia, no tak mniej więcej. Podczas wykonywania kółka piłka powinna być mniej więcej pod łydką, wtedy ten trik zrobisz czysto. Pamiętajcie o tym, by każdy trik, który się uczycie, robić czysto i prawidłowo. Kolejnym etapem jest zrobienie tego kółka podczas kapek. Wykonaj żonglerkę, tak jak wcześniej się uczyliśmy, i kiedy już wyczujesz odpowiedni moment, podnieś lewą nogę, a prawą, tak jak odbijałeś piłkę podczas kapek, dalej w tym samym tempie, z tą samą siłą, uderz piłkę podczas kółka i z powrotem wróć do kapek. Postaraj się pracować nad dobrą częstotliwością wykonywania tego triku. I tak oto zrobiłeś podstawowe kółko w SD. Ale na tym nie kończymy. Oczywiście trenuj obie nogi i postaraj się wykonać kółko na słabszą nogę. Wykonuj wszystkie ćwiczenia analogicznie i dąż do tego, by zrobić takie samo kółko na słabszą nogę. Jeśli bez problemu potrafisz już podbijać crossa na lewą i prawą nogę, no to możemy zrobić coś z tego bardzo fajnego. Spróbuj zrobić taką kombinację, czyli dwa crossy na obie nogi. Wygląda to bardzo efektownie. Po wykonaniu pierwszego crossa noga, która właśnie robiła kółko, odbija piłkę, a kółko robimy tą nogą, która wcześniej odbijała piłkę. Kolejną fajną rzeczą będzie wykonywanie kółek na ilość na jedną nogę. Zacznij najpierw od dwóch, a potem bij swoje rekordy. Jak widzisz, jest to zwykłe kapkowanie prawą nogą, a lewą po prostu wykonujesz okrężne ruchy. Jak możesz zauważyć, ruchy wykonywane są za pomocą stawu kolanowego. Musisz złapać odpowiedni rytm i z tą samą powtarzalnością wykonywać ten trik na ilość. Jest to już coś trudniejszego, ale wciąż są to rzeczy dla początkujących graczy. Trening, trening i jeszcze raz trening. Teraz pokażę wam, jak można ściemnić ten trik, a raczej jak nie powinno się go robić. Czyli jak unikać nieczystego wykonywania crossa. Generalnie bardzo łatwo jest zrobić to kółko w sposób nieprawidłowy i często mi się zdarza ściemnić ten ruch. O czym musisz pamiętać? Nie zginaj zbyt mocno kolana. I nie skracaj ruchu. Piłka musi być docelowo pod twoją łydką. By mieć większą pewność w czystości kółek, wyprostuj się bardziej w plecach i wtedy będziesz miał lepszą pozycję do robienia kółek. Kolejnym sposobem wykonywania kółka w SD jest zrobienie okrążenia w out, czyli kółko na zewnątrz. Wykonuj tutaj wszystkie formy ćwiczenia jak wcześniej, tylko nogę, którą robisz okrążenie, poprowadź na zewnątrz. Trening wygląda tak samo. Kolejnym ciekawym trikiem na siedząco będzie X-over. W przypadku crossa wykonywaliśmy przełożenie nad piłką. Tutaj zaś robimy je pod piłką. Jest to nieco prostsze zagranie i może to być kolejnym fajnym trikiem do asortymentu dla początkujących. Odbij piłkę na krzyżaka i wróć z powrotem do pozycji początkowej. Bardzo fajnie wygląda to na ilość. A na koniec pokażemy wam ciekawe podbicie piłki. Za pomocą niego możecie efektownie rozpocząć swoją kombinację w stylu SD. Przytrzymaj piłkę za pomocą podeszwy i przyciągnij ją do siebie, robiąc klasyczne podbicie piłki, i podczas gdy wysuwasz palce pod piłkę w celu podbicia jej, drugą nogą wykonaj kółko, którego uczyłeś się przy pierwszym triku. I voilà! Bardzo ładne podbicie. No i jak widzisz, jeśli wykorzystamy wszystkie triki, które wam wcześniej pokazywałem, można stworzyć wiele różnorodnych i ciekawych kombinacji. Baw się i twórz fajne połączenia. Raz lewą, raz prawą nogą, raz na zewnątrz, raz do środka, x-overy, crossy, co ci tylko przyjdzie do głowy. To jest, można powiedzieć, basicowe combo w stylu SD. By coś takiego opanować, musisz dosłownie przysiąść na długo i po prostu trenować. Znajdź swój sposób na te kółka, staraj się robić je czysto, pracuj nad powtarzalnością i zobaczysz, że z treningu na trening te kombinacje będą coraz dłuższe. No dobrze, i to by było na tyle. To były podstawowe triki w stylu sit down. Z tym zestawem każdy początkujący może śmiało zaczynać z trikami na siedząco. Mamy dla was kolejny zestaw trików i połączeń do nauczenia się w tym stylu. Jeśli jesteście ambitni i chętni na wytrenowanie tych smaczków, to dajcie znać w komentarzu. Jeśli chcecie, to damy kolejny poradnik z kolejnymi trikami na siedząco. Jeśli jesteś nowy i masz więcej pytań odnośnie nauki trików z piłką, wpadnij na naszą grupkę facebookową, gdzie jesteśmy aktywni i z chęcią odpowiadamy na wasze pytania. Link znajdziesz w opisie. Możesz dodać tam nagrania, jak ty wykonujesz triki. Z chęcią damy ci parę rad. Jeśli chcesz zakupić nasze koszulki, wpadnij do naszego sklepiku internetowego. Link również znajdziesz w opisie. A jeśli chcecie wygrać koszulkę Just Freestyle w naszym świątecznym konkursie, to musisz zrobić trzy proste kroki. Mianowicie, zasubskrybuj nasz kanał Just Freestyle, udostępnij ten film na swoim Facebooku,
i napisz w komentarzu biorę udział oraz swój rozmiar. Wyniki konkursu ogłoszę w następnym odcinku, a ja mam nadzieję, że poradnik był pomocny. Pracujcie regularnie, a wszystko opanujecie. No pamiętajcie, po prostu trenujcie. Trzymajcie się i wesołych świąt. Eldo!